Słuchajcie, w międzyczasie przyjechał kurier. Czekam na 3 paczki, więc nie wiem, co w tej jest, ale zaraz się przekonamy. Otworzę poza kamerą, także zaraz Wam wszystko pokażę. Już wiem, już otworzyłam jedną część. To jest prawdopodobnie pościel. Zaraz Wam pokażę, co zakupiłam i ile pieniążków za to dałam. I tak jak mówiłam przed sekundką, pościel 2 razy... Tutaj jest papier położony. O, bo tak będzie wyglądała ta. O, takie kwiaty kolorowe z... chciałam powiedzieć, z większością seledynu. Nie, seledyn to jest chyba tylko ten paseczek, a przeważnie to jest granat zielony i różowy. I to tak wygląda po złożeniu. Zaraz Wam wszystko powiem. Ta jest wymiarowo taka sama, z tym, że ta jest w beżowo-brązowe krążki, koła, a cała będzie beżowa. Cały odcień beżowy. I teraz ta i ta mają te same rozmiary. No słabo widać, ale ja Wam przeczytam. Rozmiar to jest 1,60 m na 200 m. I tu jest powłóczka na kołdrę i tu tak samo. I dwie poduchy. Powłóczki na dwie poduchy i tu tak samo. I poduchy mają, powłóczki na poduchy mają 70 na 80 cm. I trzecia. Trzeci komplet to jest w takie, jakie kolory, takie no, groszki, czerwone, różowe, siwe, fioletowe, a całość jest biała i to jest rozmiar 200 na 220. I tu jest powłóczka na kołdrę, dwie poduchy i jeszcze jest prześcieradło w tym samym kolorze, czyli będzie wyglądało w takie groszki. Słuchajcie, wzięłam 3 komplety, dlatego że moja pościel, moje powłóczki na pościel i powłóczki naszej córki, no nasze to mają już ponad 8 lat, córki mają 3, więc już czas było zmienić. Te małe są do jej pokoju, bo jak przychodzą koleżanki, no to nie mają pod czym spać, nawet powlec kot, więc będzie taka jedna albo ta, którą sobie wybierze, będzie zapasowa, a dla nas taka duża, przepraszam za psa, a dla nas będzie taka duża pościel, ponieważ mamy dość spore łóżko, więc taka pościel jak najbardziej, tym bardziej, że mamy też dużą kołdrę, więc poszewki jak najbardziej się sprawdzą. Powiem Wam za jakiś czas, czyli po jakichś 2 praniach, jak się sprawuje ta pościel. Na stronie było napisane, że to one są wszystkie bawełniane. No, wiecie, typowa bawełna to nie jest ani typowa kora, więc nie ma co tam oczekiwać cudów, ale moja, ta, którą mam 8 lat, też nie jest typowo bawełniana, więc po prostu trafiłam na dobrą gatunkowo, albo po prostu dobrą, więc te też mogą się sprawdzić wyśmienicie. Także o, taki szybki haul i zapraszam do mnie ponownie. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście papa, a nie powiedziałam cen. Na pewno Was interesuje. Już Wam mówię, tu mam paragon. O, może nawet będzie widać ekstra. Może sprzedawcy niekoniecznie, ale mogę Wam pokazać. I teraz tak, dwie te małe kosztowały pod 14,45, czyli łącznie 28,90, a ta większa 25,90 plus wysyłka, czyli za te 3 powłóczki na kołdry, poduchy plus do tej dużej prześcieradło zapłaciłam 70,80 groszy. I teraz to już naprawdę pa, pa.